Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Mój nowy, właśnie przerobiłem sobie trochę mojego Chargera, który jest fenomenalny. Moi drodzy, bardzo fajnie mi się jeździ tym samochodem. Dodałem sobie tutaj perki na skręcanie, w sensie, żeby samochody się lepiej prowadziły. I powiem wam, że lepiej się jeździ. Jeszcze z takich spraw technicznych, to powiem wam, że pousuwałem wszystkich was, co dodałem do znajomych, ze znajomych. Z tego względu, że naprawdę z grą się działy dziwne, brzydkie rzeczy. Wywalało mnie z gry, rozłączało. Nie mogłem nawet zaaplikować tutaj części tuningowych jakichkolwiek, bo mnie po prostu rozłączało i... What the fuck? Ale gdy pousuwałem wszystkich, to po prostu no, zaczęło wszystko ładnie śmigać i jak do tej pory mnie nie wywaliło z gry, ani nic się nie stało. I naprawdę gra się bardzo, bardzo spoko. Dlatego, no, jeśli już wszystko zostanie tutaj naprawione, w sensie z tymi znajomymi i tak dalej, że będę mógł was pododawać, to wtedy będziemy sobie też grać razem. Nie wiem, czy jest tutaj możliwość znalezienia gracza od tak, o, jeśli się nie ma go w znajomych na mapie gry. Tu są jakieś na czacie możliwość pisania prywatnych wiadomości, ale jak to się robi, to ja nie mam pojęcia. Chwileczkę, tu się te naciska i prywatne. Nie wiem, się wpisuje jakoś nick gracza, czy coś w tym rodzaju. Jakoś się tutaj można komunikować pewnie. The Crew. Co będę dzisiaj robił? Będę dzisiaj sobie jeździł. Spędziłem trochę czasu w grze, bo dzisiaj mam jeden dzień wolny. I tak sobie pomyślałem, kurde, no pogram. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się jeździ tym Dodge'em i nie mam ochoty przez dłuższy czas zmieniać samochodu na inny. Mam ochotę go zajebiście zupgrade'ować. Co tutaj mam w pobliżu? W pobliżu mam wrak samochodu, który muszę odkryć. I on jest w takim dziwnym miejscu. Ja próbowałem się już tutaj, o, z tej strony dostać jakoś tu, ale tutaj jest strasznie strome zbocze i nie da rady podjechać. Dlatego będę musiał tu dookoła jakoś śmignąć. Ustawię sobie punkt orientacyjny tutaj. Właściwie mógłbym zrobić sobie szybką podróż od razu do tego wraku. On się znajduje gdzieś tu. O, tu jest ten wrak. I muszę do niego dojechać. Ale co to by była za frajda, jakbym się po prostu tu przeteleportował? Pod waszą nieobecność właściwie dzisiaj sobie do mojego Dodge'a zaaplikowałem części mobilny garaż. W sensie zrobiłem wersję offroadową, która wygląda tak. Też mam tutaj otwierane światełka, które po prostu mnie rozwalają. No i startujemy. Muszę się tam jakoś dostać. Tu jest mnóstwo zwierząt w tym obszarze świata, zobaczcie. Bardzo fajnie się tym Dodge'em teraz driftuje. Robi się takie fajne, gładkie power slidy, nie tylko na śliskiej nawierzchni. Zaraz wam to może pokażę. O! Tutaj tak, nie wiem, tak... O! Tą wersją się słabo driftuje, bo ona ma dobrą... Ta wersja ma dobrą przyczepność na... wszelkich powierzchniach ze względu na wysoki bieżnik w tych kołach czy oponach. Zdecydowanie to jest powód. Bardzo, bardzo fajna muzyka jest w tej grze, bez kitu. Okej, dobra, i teraz musimy sobie pojechać jakoś tu. Chyba, że zboczyłem. Mam nadzieję, że nie zboczyłem. Tu jest strasznie stromo. Ja powinienem tu podjeżdżać samochodem z napędem na 4 koła, ale jeszcze takiego nie posiadam. No bo co tam miałem? 370 też ma napęd na tył. Ale mój Dodge Charger w tej wersji sobie powinien tutaj poradzić. I teraz tak, tu trzeba zjechać na dół. Tak sobie pomyślałem, że ogólnie będę grał sobie w ten sposób, że będę zwiedzał cały ten świat, robił jakieś tam eventy, zdobywał coraz to lepsze części do mojego Dodge'a, upgrade'ował go i tak dalej. Po prostu chciałem się tak zrelaksować po pracy właśnie w tej grze. Chwileczkę, jak tutaj... O, właśnie, może tak? Jest, widać to coś. Co to jest? Właściwie? Słuchajcie, to jest jakiś buggy, tak mi się zdaje. Buggy, zobaczcie, buggy. Ej, buggy, pokaż się. Bardzo fajne jest to znajdowanie wraków. Teraz tak samo. O. Mógłbym sobie po prostu powrócić na drogę, klikając przycisk B na padzie. Ouu! Ale co to by była za frajda, moi drodzy? Wow!
Jest! Powiedz, że trochę na tej kamerze. Lubię ją, lubię ten kokpit, ale niewiele z niej widać tak naprawdę. O kurde, jak mieli ten samochód, co? Wow! Strasznie. O, jest, zobaczcie. Spadaj, policjant. Także ta wersja szosowa zdecydowanie lepiej driftuje przez, no dzięki tej mniejszej przyczepności do podłoża, bo mamy tu jednak szosówki, także mniejszy pierznik. Wow! Zajebioza. Teraz tu. Ekstra. Ile mój Dodge może wyciągnąć? Dziś około 250 km na godzinę już nim jechałem. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy coś tam więcej poleci. No 300 km na godzinę to raczej jeszcze nie ten czas. Okej. Zmień sobie może kamerę na tą moją ulubioną. Co my tu mamy? Tu jest jakiś obszar. O. Sant Mary. Za to się dostaje jakieś też tam punkty. Ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej odkrywać, patrzeć co tutaj jest. Oczywiście to nie jest jeszcze poziom dla mojego kierowcy, aby robić tu jakieś eventy, powiedzmy, w tym miejscu świata, czy USA. Powinienem mieć większy poziom kierowcy, żeby tutaj coś zdziałać. Zobaczcie, wow. Dio pierdziele. Tutaj jakiś gracz sobie jedzie w tym hot rodzie, którego też ma ze zbierania, ale zobaczcie jak pięknie. Na śliskiej nawierzchni da się robić fajne takie długie drifty, a na nieśliskiej nawierzchni, czyli po prostu w mieście, da się na skrzyżowaniach tak fajnie power slide robić, takie równiutkie tym właśnie Dodge'em. Także jeśli macie zamiar kupować jakiś samochód, a chcecie mieć jakiegoś klasyka, to polecam wam właśnie tego Dodge'a. No i ja powiem wam, że fenomenalnie się teraz jeździ. Na początku mówiłem wam, że nie jestem coś przekonany do sposobu prowadzenia samochodu w tej grze, ale im dłużej w nią gram, tym naprawdę coraz bardziej się do niego przekonuję. Nie mówię tak dlatego, żebyście, nie wiem, kupowali tą grę i grali w nią. Ja nie mam żadnych jakichś tam przychodów z reklamowania jej czy coś w tym rodzaju. Po prostu naprawdę jest dobra i warto w nią sobie giernąć. Warto. Szczególnie, że są takie fajne samochody jak właśnie Dodge Charger. Strasznie się cieszę, że go mam. Nie wiem, czy będę go bardziej nawet lubił od Aventadora. Bo widzę, że mało osób nim jeździ, a ja mam takiego zawsze, nie wiem, czy to jest fetysz, że zawsze lubię mieć samochody takie, których ktoś innych nie ma. O. Także nie wiem, czy nawet kupię teraz Aventadora. Nie, no myślę, że kupię. To jest samochód, który chciałbym mieć w tej grze i przetestować go. Nie podoba mi się natomiast sprawa taka, że... no właśnie, jestem też... Powinien się ten spoiler z tyłu aktywować, bo w MP4, którą też mam, ten spoiler się aktywuje. A jak będzie w Aventadorze? No w Aventadorze w tych pewnych wersjach wiem, że spoiler jest montowany od razu, co mi się nie podoba. Ja bym wolał taką czystą wersję, bez spoilera, no bo Aventador ze spoilerem, ten wóz po prostu ma wspaniałą sylwetkę, piękną, i głupio by było psuć ją właśnie przez instalowanie jakiegoś spoilera w jakimś pakiecie, powiedzmy. To jest absolutnie porażka moim zdaniem. I tutaj chyba po drodze nie spotkam żadnego eventu, bo tu nie jest nic odblokowane. Tak, tu wszystko jest poblokowane. Auć. Przeniosę się, powiedzmy, gdzieś tu i podblokowuję sobie radary, bo widzę, że tutaj jest jeden radar do odblokowania. Tu jest nawet coś. I on jest nieodblokowany. Tu gdzieś trzeba myknąć sobie. Dobra, to tu się przeteleportuję. Szybka podróż. O. Okej, okay, i tu jest gdzieś radar. Tu jest nawet... Aha, no dobra, to jest radar. Muszę gdzieś sobie tu zjechać. Tylko gdzie? Aha, po lewo gdzieś jest. Wow!
Już go widzę, tam jest na wzgórzu. Wiem jak tam dojechać. Trzeba się gdzieś tutaj spierniczyć na dół. Aha, tu jest zjazd. Świetnie. I wow! Wiecie co jest fajne w tym Dodge'u? Że jak się skręci tak mocno, to przednie prawe kółko, jak się skręci na przykład w prawo, to przednie prawe kółko się tak odczepia od drogi. To się tracimy przyczepność. To mi się strasznie podoba. Okej. Oj, tu sobie zmienimy na wersję... Moment, to zmienimy sobie na wersję tą offroadową. Pyk. I pojadę. Pojadę tutaj gdzieś pod górę. Co tu jest? Okej, zróbmy to wyzwanie. Mam nadzieję, że... Tak, to jest to, o czym myślę. O, tutaj w tą stronę muszę sobie pojechać. Wow! O cholera, trudne to jest. Aj! Strasznie trudna sprawa. Znaczy, gdybym pojechał prosto, to by było lepiej, ale... Ja oczywiście musiałem zbierać jakieś dodatkowe punkty. A to jest nic innego jak tylko wspinaczka. Ciekawe. No ale tu jest radar. Za niski poziom dla tej wersji. Okej. I mamy radar. Wow. I co on nam właściwie odblokowuje? To mi przypomina trochę Far Cry'a w tym momencie. Far Cry'a 4, też tak dojeżdżamy, dochodzimy do pewnego momentu, tam są akurat wieże i odblokowujemy teraz to nowe obszary. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Znaleziono stację danych. I co ona nam pokazuje? Ona nam pokazuje eventy? Ojej, nie tutaj. Tak, pojawiło się chyba więcej tych eventów. One były tutaj widoczne, ale nie w takiej ilości jak teraz, tak myślę. Tutaj ktoś sobie jeździ. Tu jeszcze jest. Ja bym... Bezdroża. Ja bym sobie jeszcze tu trochę poszabrował, bo muszę znaleźć wrak samochodu. Chodzi mi o tego hot roda. Tam już... Już kilka tych części znalazłem. Ale to jeszcze jest mało. Tu jest jakieś coś ciekawe. Do Seattle pojadę sobie jeszcze później, jak mi się odblokują poziomowo te wszystkie eventy gdzieś tam po drodze. A nie wiem właśnie, czy ustawić znacznik, czy szybko sobie przejechać tu. A! Ustawię znacznik. Ok. Szybka misja kooperacyjna. No to akceptujemy, zobaczymy. Ktoś mnie tu zaprosił. Zobaczymy. Ok, a tutaj co? Jakieś zawody małe. Ucieknij ze strefy tak szybko jak to możliwe. Okej, próbujemy. Wow, ale rzuca. Ojej, tragedia. Chyba nie pykło. Nie, misja się musi zaraz zacząć, bo nie wiem co to będzie w ogóle. Docieranie, chyba to robiłem. Tak, wiem co to jest. To jest to w górach, co będziemy jechać chyba Focusem. Nie. 370. No. Znowu to robię. Już trzeci raz to jadę z wami tutaj na wideo, ale mam nadzieję, że się nie gniewacie. Teraz już znam dobrze ten wyścig, więc powinno pójść naprawdę spoko. No i dodatkowa kasa, to też się liczy, prawda? Chociaż pisaliście mi w komentarzach i narzekaliście, że naprawdę długo się tutaj zdobywa. Zobaczcie. Długo się tutaj zdobywa tą kasę i na przykład, żeby zarobić naprawdę na jakiś fajny wóz, to trzeba się długo, długo starać. Ale myślę, że to jest też fajne na swój sposób, bo... No... Moim zdaniem takie zbieranie na samochód i później nim jeżdżenie daje dużo radochy. Niż jakbyśmy mieli po prostu wszystko od razu. Okej. Wow. Jedzie ze mną tutaj jakiś gracz. Został z tyłu! Nie, kajaki! Aha, dobra, mogłem je rozwalić. No tak, to nie jest gra z 2004 roku. Tutaj takie elementy można sobie zniszczyć. Nie wszystkie. Oj, przejechałem jakąś wiewiórkę. Czy co to było? Jakiś pancernik, wiewiórka? Cholera wie. I lecimy tu. Tak, widok z kokpitu, o który prosiliście. Proszę bardzo. Szkoda, że te zegary nie działają na kierownicy, co?
ale i tak musicie przyznać, że kokpity w tej grze są niesamowicie odwzorowane. Znaczy, może nie odwzorowane, po prostu fajnie zrobione. Pomyślcie, kokpit tutaj, macie masywną grę, wielką, z masywnym światem i no przecież nic... Nie przychodzi mi większa kompromitacja teraz na myśl niż Grid Autosport. Po prostu to jest makabra. Jak można było coś takiego zrobić? Moim zdaniem, z tego co pamiętam, najlepsze kokpity były w Gridzie 1 i dużo osób mówi, że w Gridzie Grid 1 był najlepiej zrobioną grą. Grid, jaka kiedykolwiek była zrobiona z tej serii, więc... Okej, wygrałem jakąś część do Dodge'a. Wspaniale. Docieranie silnika. I co jest ciekawe, o! No nieźle. Sporo mnie to upgrade'owało. Co jest ciekawe, teraz pojechał, zaprosił mnie ktoś do tej misji. Ja mogę sobie nacisnąć teraz guzik i wyjść z tej ekipy. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Co? Ej, nie chcę jechać jeszcze raz. What the fuck? Chwileczkę, da się z tego wyjść? A no, okej. Okay. Jedziemy sobie zrobić moją misję. O, i możemy bez problemu sobie wyjść z tego. Naciskam, opuść ekipę. Nie ma problemu, możemy sobie jeździć sami. To jest fajne w tej grze. Zdecydowanie, to jest zajebiste w tej grze. Pyk. Przeteleportuję się już, bo przejechałem ten wyścig, a chciałem jeszcze coś tutaj zrobić. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Czy są tu jakieś gracze w sesji? Jacyś gracze w sesji? Zobaczmy. Nikogo nie widzę. Ja obecnie uploaduję wideo, więc prawdopodobnie dlatego nikogo nie widać na mapce, no i raczej pograć będę musiał sam. Ale zobaczymy jeszcze. Co to za misja? Pisaliście mi o tych misjach, że... czy są jacyś gracze w sesji? Nie wiem, jak to sprawdzić. Ale zobaczymy. Brak graczy w twojej sesji, okej. No to próbujemy solo. Pisaliście mi, że niektóre misje trwają tutaj bardzo długo. A, ciekawe. Co teraz będziemy mieli do roboty? Wow! Wow, Dodge Charger, ale ten nowy. Dodge Charger kontra Dodge Charger. Oh yeah. Zdejmij kierowcę testowego. Czyli mamy go rozwalić po prostu, tak? Wow, na lotnisku. Wow! Nieźle. Chodź tu. Bok! Już? Jeszcze żyje, 5 HP mu zostało. Dogonimy, ale ładnie go przywaliłem, musicie przyznać. Nieźle. Została minuta. To nie będzie trudna sprawa. Bach! Pięknie! Oh yeah. Prócizna. Okej, okay. A to jeszcze chyba nie koniec. Ford GT! Aż mi oczy łzami zaszły ze szczęścia. Ja pierdziele. Ale zajebioza. Ten samochód też muszę mieć. Ford GT. Jak to w środku wygląda? Chcę zobaczyć. Ja pierciu. Coś wspaniałego, moi drodzy. Zobaczcie, jak zielony przycisk to jest drink, radio alert? Co to jest drink? Czy to jest nitro? Nie wiem. Okej. Pięknie. 308, patrzcie ile jadę. 370. Wow. Nieźle.
Coś wspaniałego. Okej. Ja dziękuję. Prawie wypadłem. Ile pojadę? Czy będzie 4 paki? Nie, 388 było. Jeszcze nie da więcej, niestety. Ale i tak, prędkość jest świetna. Dobra, będę trochę ścinał. Tak chciałem chwilę z tego... z tej kamery z kokpitu polecieć. Zajebioza. No szok normalnie. Mogłem takim zajebistym samochodem pojeździć. Fajne są te misje, kurczę, naprawdę. Nie wieje nudą, jak w niektórych grach wyścigowych. O, 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 teraz chyba musimy spieprzać. Wow, jaki driftol. No to spieprzamy przed tymi gnojami. Tylko jak będziemy przed nim uciekać? O, o. Uciekniemy. Co to za w ogóle za marki są? Coś a la Audi? Czy nielicencjonowane? Ciężko zgadnąć. I co, będę uciekał przez ulicę? Nie gadajcie nawet. O kurde, no nic. Dobra, tutaj się jakoś przedostanę. Pewnie to jest The Crew. Się wszędzie przedostaniemy. O, trochę zarzuciło, ale damy radę. Woo! Pięknie. Dobra. I... teraz tylko im spieprzyć. Muszę uciec jakoś przed helikopterem. Nie wiem jak to zrobić. Musiałbym wjechać do jakiegoś tunelu albo miejsca, gdzie będę zakryty. Ten śmigłowiec naprawdę truje mi tutaj tyłek. Ale. Jakoś myślę, że się zwieje. Dobra. Trzymajmy się szerokich dróg, bo na takich najszybciej mi się jedzie. O, pięknie. I tu będzie skręt w prawo. Dosyć ostry zresztą. Dobra. Ojojoj. O, brakowało. Naprawdę ta Fordzina dobrze trzyma się drogi. Nie wiem czy pamiętacie, ale jechałem tym rufem. Tym takim bardzo szybko, bardzo szybkim, no, po prostu wozem. I no, jak tam się wciskało nitro, to było... wow, rzucało od razu dupę na bok. A tutaj nie, tutaj jest spokojnie. Chociaż trzeba też uważać, jak wjedziemy na jakieś bezdroże, to już katastrofa. Samochód nie do opanowania. Oh shit, wyjeżdżam tu coś. Spadaj, trafol. Dobrze. I tu. Kurde, czy ja im kiedyś ucieknę? Dobra, jest, zgubiłem chyba śmigłowiec. Nie wiem, jak mu uciec. Musiałbym się chyba pod jakimś mostem schować albo coś. Naprawdę. Ciężka sprawa. Okej. Chyba będę wjeżdżał na jakąś autostradę. O! Nie, to jest coś innego. Jedź na tira, o, żeż ty. O, oh, fuck. Dobra, tutaj są jakieś... o, tu zjedziemy sobie na autostradę. Kierunkowskaz w prawo. Tak myślałem, że te szersze drogi będą prowadzić gdzieś na autostradę. Ale dalej siedzi mi na ogonie ten przeklęty śmigłowiec i on długo, długo jeszcze będzie za mną leciał, niestety. Yeah. Teraz, moi drodzy, wjeżdżamy na prostą. Teraz dopiero ta Fordzina pokaże, co potrafi. Jest! Śmigłowiec odpuścił! Okej. Nie jest źle, chyba ich gubię. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy tą zabawę nierówną. Yeah! Ekstra! Pięknie, poziom zdobyłem! 15 już. Yo! Skumajcie ile tych!
Jakiś punktów dostanę. Teraz to dopiero będzie wóz. Wow. Co? Brązowy medal. Będę musiał powtórzyć tą misję. Dobra. Ale mój Charger będzie wymiatał teraz, mówię wam. Gdzie tą Fordzinę dostarczamy? Wow. Gonią go jeszcze, ej! Ale tu się... O nie, zgubiliśmy ich tu. Yeah. Niesamowita gra. You did it, man. I'm V4 for the Midwest, and that means you, my friend, are a 5'10. You earned your oh, yeah. Get it somewhere tasteful. Wait, that's it? I'm in? You're on the books! But now that you're official, I get the feeling you want to move up in the world. Just tell me what you need. Ad by the name of Eric Sue runs the East Coast for Shiv really badly. 5'10s are losing a lot of money over there, and I've promised to send a guy to help out. Oj, zagapiłem się. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.